Cześć, witajcie detailingowy. Dziadzia, dzisiaj test trwałości. Classic Wax od Enzo. Aplikacja, propozycja się pojawi. Zobacz, jak długo posiedział i w ogóle jak się wosk zachowywał, jeżeli chodzi o taflowanie, bo on tafluje. I kurczę, samo oczyszczanie. Zresztą, to myślę, że po teście trwałości. Zapraszam do dalszej części. Dobrze, no w sumie on jeszcze siedział. Siedział, ale ja już sobie chciałem, uzupełniłem go quick detailerem pewnej z kontrowersyjnej firmy z plusem quick detailer. Teraz już wszyscy wiedzą, film się pojawi. I teraz tak, co do wosku. No trwałość nie jest tu jakaś kozacka, tym bardziej, bo ja patrzę na ten panel, tym bardziej, przepraszam, że ten panel to jest chyba panel na aucie, który ma najlepiej. Tutaj wszystko najdłużej siedzi, można powiedzieć. Także jeżeli on by był na przednich drzwiach od strony kierownika, dolne partie, daje mu maksymalnie 2 tygodnie. I to tak grubo naciągam. Także tutaj szału nie ma. Co do samego wosku. To się już wypowiedziałem, że mnie kupił połyskiem. Tak, i tak naprawdę on niby tu już umiera, ale on w panel w dalszym ciągu był na wysokim levelu. Naprawdę. Ten połysk cały czas... I teraz tak, i po tym czasie panel, gdzie był cleaner, wosk zjechał. Tak naprawdę został sam cleaner, bo jak go myłem i odtłuszczałem, bo chciałem zobaczyć, czy coś jeszcze z niego wyciągnę, i wyciągnąłem. Bo tu jest po umyciu pewnym szamponem, który też się pojawi, który kurczę jestem pod wrażeniem. To jest firma, która niedawno wskoczyła, wypuściła takie niby swoje produkty budżetowe. O! I szampon mnie, testuję go już drugi tydzień, miło mnie zaskakuje, jak na razie, zobaczymy co dalej, postaram się go tak troszeczkę bardziej szerzej, jak zawsze zresztą, no, potestować trochę, żeby nie było, że wpadłem, umyłem i po teście, nie. Także jeszcze się coś pojawiło z tego wosku, troszeczkę go odmuliło, płynem inspekcyjnym przetarłem i widziałem, że tam gdzie jest cleaner niestety zjechał i został cleaner, także cleaner... Od Purboisa jest mistrz i zdania nie zmienię i nie szukam innych. Kolejna rzecz, tu gdzie nie było, on siedzi. On w dalszym ciągu siedzi, może nie tak spektakularnie, ale jakość panela jest jeszcze na wysokim levelu. Także naprawdę wosk, jeżeli chodzi o
Połysk, bomba. No naprawdę kupił mnie. Ale niestety to docieranie, kurczę, i no może tak, za dużo machania jeszcze inaczej. Docieranie wosku nie przekłada się na trwałość wosku. Kurczę, no szkoda. I teraz tak, czy jestem zadowolony, że go kupiłem? Kurczę, trochę tak. No tak, bo tu się cały czas bije z myślami, bo to docieranie, no ale jak sobie pomyślę, że mam całe auto tak dotrzeć, to mnie szlak trafi, no. No. I znowu tak, pojeździsz nim, kurczę, 2 tygodnie i brak wosku. Tutaj bym się pokusił, jeżeli ten wosk, jakbym miał jechać gdzieś na zlocik. O, pomęczyć się ten jeden dzień, bo naprawdę na całym aucie uderzenie jest naprawdę, powiem to, zajebiste, bo kładłem u znajomego, nie miałem czasu nagrywać, pokazywać, a zdjęcia to tego nie oddają, bo jak nie nagram, to na ciemnym lakierze, na białym też całkiem nieźle, na ciemnym, no naprawdę srogo uderzenie, srogo, ale co się namachaliśmy we dwóch, to nasze, no. I tam też długo nie posiedzi, moim zdaniem. Myślę, że przy miejskich warunkach, no to tak właśnie do miesiąca, co i może jest niezłym wynikiem, no ale to, kurczę, są woski, które, no, kupujesz, kurczę, niewiele więcej kosztują i praca jest po prostu rozkoszna. No i zapach tego wosku też jest cudowny, więc no, kurczę, te plusy dodatnie i plusy ujemne, jak ja to mówię, one się jakoś tak równoważą, więc tak, no to jest jakoś tak wypośrodkowane. Ale nie jest tak, że to jest idealny produkt. Nie. Tutaj miażdży to wszystko to docieranie. Niestety, kurczę. On mógłby mi posiedzieć tydzień nawet. Naprawdę, ale jakby się docierał perfekcyjnie, bomba by była. No ale co zrobić? Wszystkiego mieć nie można. Teraz funky witch jakiś, bo u mnie jest, słuchaj, 19 września, sobota, funky witch już wyczytałem, wypuszcza wersję limitowaną. Oszaleli z tym trochę, co? Same będą wersje limitowane teraz wosków, także, no ale takie czasy, no. No ja na to popłynąłem, poniekąd nie żałuję. No dobra. Myślę, że z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Cię nie przynudziłem za bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!